Debata na temat hejtu była jednym z głównych punktów tegorocznego Poland Rock Festiwalu, który zgromadził aktyw młodzieżowy z całego kraju. Niestety podczas debaty towarzysz Owsiak trochę się zagalopował i poddał w wątpliwość suwerenność polskich sądów, które zdaniem Owsiaka grają w szczęśliwe numerki i nie wydają wyroków po jego myśli. Do historii przeszły również dwie deklaracje. Pierwsza, że telewizja polska, jeśli poprosi o akredytację, to jej nie otrzyma. Druga, że Jerzy Owsiak i Fundacja WOŚP nie używa wulgaryzmów. Niestety końcówka tej pięknej, prowadzonej w duchu monologu debaty została zakłócona przez podżegacza wojennego, który nie dość, że zadał nieodpowiednie pytanie, to jeszcze chciał dyskutować. Na szczęście towarzysz Owsiak zachował rewolucyjną czujność i w krótkich, prostych słowach spacyfikował intruza. Słuchaj odpowiedzi, słuchaj odpowiedzi. Jeszcze raz, słuchaj odpowiedzi, proszę cię. Nie, no to wysłuchaj, zadałeś pytanie, taki jest tutaj ton i taka jest zasada. Dobra. Adam ci odpowiada. I teraz nie tak. Dyskutuj z tym, on ci odpowiada. Oczywiście po pacyfikacji nastąpiły obowiązkowe oklaski. Tak, komuś się chyba pomyliła debata z dyskusją. Nie od dziś przecież wiadomo, że debata jest wtedy, kiedy dwóch albo trzech towarzyszy poklepuje się po plecach. Zresztą dyskusja jest zupełnie zbędna, bo nikt tak wiele nie wie o hejcie, jak właśnie Jerzy Owsiak, który na koniec festiwalu po raz kolejny wykonał inspirowany hejtem utwór rapowy. I choć flow było słaby, a rymów w ogóle, to braki warsztatowe nadrabiał pięknymi wulgaryzmami i osobliwym układem choreograficznym. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!